każdą jednostkę naukową tworzą ludzie i sprzęt, a nasz zakład jest unikatowy pod obydwoma względami – w skali kraju, a nawet świata. Po pierwsze, tworzymy jeden 20-osobowy zespół, w którym rozwijamy i stosujemy kilka metod datowania oraz badań izotopowych, często uzupełniających się wzajemnie. Po drugie, prawie wszyscy jesteśmy z wykształcenia fizykami i inżynierami, jednak mamy spore doświadczenie w innych dziedzinach nauki, głównie w naukach o ziemi i środowisku oraz archeologii. Tacy z nas trochę renesansowi naukowcy. W ramach zakładu działają dwa laboratoria o światowej renomie. Laboratorium C14 i spektrometrii mas oraz laboratorium datowania luminescencyjnego. W ostatnich latach laboratorium zajmowało się m.in. stratygrafią osadów jeziora Bajkał, badaniem stratygrafii osadów lessowych i wydmowych dla obszarów Polski, gdyż rekonstrukcja zmian klimatu w przeszłości jest jednym z ważniejszych problemów we współczesnych badaniach przyrodniczych. W laboratorium badano m.in. procesy erozji zachodzące na wyżynie Meghalaya w Indiach, wpływ neolitycznego i średniowiecznego rolnictwa na środowisko w Polsce, czy też określano moc dawki promieniowania dla tak specyficznych obiektów jak meteoryty. Metody, które stosujemy do prowadzenia badań, to metody fizyki jądrowej. Potrafimy zmierzyć skrajnie niskie radioaktywności i niewielkie zmiany w składzie izotopowym pierwiastków. Kierujemy i bierzemy udział w wielu krajowych projektach badawczych. Nasze laboratoria realizują około 100 prac naukowo-badawczych rocznie, a próbki do analiz pochodzą z całego świata. Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej i naszym naukowym osiągnięciom, zakład, nazywający się wówczas Zakładem Zastosowań Radioizotopów, w 2002 roku otrzymał status Centrum Doskonałości, przyznany przez Komisję Europejską. Zapraszamy do nas, abyście razem z nami odkrywali tajemnice przeszłości.